YouTube fan, witam Was ponownie na moim kanale. Jestem dzisiaj z Gosią z House of Makeup. Witam! I będziemy nagrywać challenge, What's in my mouth challenge, czyli co mam w buzi. Dziwnie to zabrzmiało. Ale filmik ten jest bardzo popularny, widziałam już go na kilku kanałach. Jest popularny i chodzi o to, że z zamkniętymi oczami będziemy próbować produkty, które druga osoba wybrała. I będziemy musieli odgadnąć, co to jest, czyli ja what's zawał. In my mouth. Ja mam zawał, ale uważam, że to jest świetny odcinek, zawsze chciałam go zrobić, bardzo się cieszę, że będę mogła przejść przez to wyzwanie z Osi. Jak widziałam ten odcinek u Jeffree Star, ja też to widziałam. Ja myślałam, że się nie podniosę z podłogi ze śmiechu. I mam nadzieję, że nam się też uda Was rozbawić. No właśnie, koniecznie zostańcie z nami. Ten dźwięk jest co najmniej przerażający. Mam nadzieję, a powiedz mi, boisz się? Bardzo! Nawet nie wiecie, jakie to jest przeżycie. Ja jestem cała w nerwach teraz. Powinnaś. Ale poczekaj, dobra. Zacznę od czegoś przyjemnego. Okay. Zakrywali serce. No, ale coś w tym jest. Nie, ktoś ci... Ale nie wąchaj, okej? Okay? Okej. Okay. Coś w tym jest, jak ktoś cię wybiera. A ja dobra. Jako lentycy. Od razu otworzyłaś, nawet nic nie musiałam mówić. Okej, girl. Okej. O Jezu, dobra, a to mamy je też teraz otwarte? No, otwórz. No i możesz zamknąć. Co to jest? To jest chyba dla dziecka jakiś pokarm. Ej! Nie. Skąd wiedziałaś? A może widzisz? Nie, przysięgam, przysięgam. Nic, nic, nic. Na swoje życie przysięgam, że nic nie widzę. Okej, dobra jest. Dobra, musisz teraz otworzyć buzię szeroko. Dobra, ale tak bardzo, bardzo? Tak, bardzo szeroko i później pogryźć. No to jest łatwe. To jest coś pusznego. To jest banan! Ale byłam miła, tak? W sumie nie mam niczego takiego niezjadliwego. Więc byłam w sumie bardzo miła. Ale powiem ci szczerze, że miałam coś... miałam coś ciekawego, ale później wyszło na to, że ktoś nie je mięsa. Z racji tego, że nie jesz mięsa... Yes. To damy ci coś... Wydaje mi się, że będzie cięższe do odgadnięcia. A wiecie co? Zdałam sobie z tego sprawę, że chyba w tym wideo mogą brać tylko udział osoby, które nie mają ubytków w zębach. No, czy nie? Dobra, dobra. Oh my god, dopiero zdałam sobie sprawę z tego, co powiedziałaś. Nie ma, cię nie będzie widać, a będzie retusz. Dobra, otwórz, otwórz. No. Tego nie zgadniesz. A to jest dobra. Okej, nie mogę połykać, bo jeszcze czuć ten smak. No widzisz, nie czuć po zapachu, co nie? W ogóle. Dobra. Jeszcze jeden kawałek? Poproszę. Nie mam pojęcia. O! That's okay. That's fine. Nie wiem, co to jest, ale to jest dobre. Czekaj, nie wiem, żeby się nie wydało. Wiesz, co to jest? Nie mam pojęcia, ale to jest pyszne. I chyba coś kojarzy ten smak, ale nie wiem, co to jest. To jest falafel. Nuggets bio. Ale to rzeczywiście, no tak, ten falafel... Ale tak, ciekawy smak, nie? Wczoraj sobie zrobiłam. Nie poznałam, bo ja zazwyczaj falafel jem w jakiejś takiej pieczonej wersji, w jakichś tortillach, a tutaj tak nie poznałam, ale bardzo dobre, pyszne. To polecamy. Może nas zasponsorują. O! Nie no, powiem ci szczerze, ja byłam bardzo, bardzo miła dla ciebie. Aż za bardzo. Czekajcie na mnie. Będzie tą samą łyżeczką, żebyś... Dobra. No. A ty już jesteś gotowa. Cały czas. No. To też jest dobre i to też jest chyba w jakimś stylu takich past warzywnych. A co to jest? Domyślasz się? A hummus, nie? Hummus. Czekaj, dobra jesteś, albo po prostu te rzeczy są za łatwe. Poczekaj, nie, już wiem coś. Ale to jest przeżycie, mówię wam. No właśnie, nie mogę się doczekać, aż ja będę musiała próbować. Ja mam nadzieję, że byłaś miła dla mnie. Zależy kiedy. Dobra, bo to jest taka mieszanka, że aż... Powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, co by cię w domu. Okej, okay, dobrze to brzmi. O, to wyłęka. No. Nie, poczekaj, ja też muszę się zastanowić. Co... Dobra, to będzie. O, fajnie. No.
Jakieś chipsy, tak? No, ale powiedz mi, jaki to jest warzywo. O matko. Marchewka? Nie. A, już wiem, co to jest. Nie wiem. Jakiś chips, ale nie wiem, jakie to jest warzywo. Nie wiem. Okej, nie jestem pewna, czy teraz dam ci batata, czy pasternaka, ale... O, któryś... pasternak! O, pasternak! Ja się pomyliłam, a nie jestem pewna po prostu. Czy wydaje mi się, że dam ci batata. Miałam do zgadnięcia pasternaka? Chyba dałam ci batata. Aha. Więc nie zgadłaś batata. No, trudno. Szalona! No, punkt ujemny. Szalona dziewczyna! Okej, poczekaj. Albo nie, nie. Tego i tak nie otworzymy. A jeszcze, mam jeszcze jedno. Ale cały czas używam tej samej łyżeczki. Damy radę, słuchaj. I tak wszystko jest w moim żołądku. Taka mieszanka. Dobra, otwórz. 4200. Dziękuję. Ile już punktów wygram? Okej, to jest za łatwe. Ile już mam punktów? 5? 0. Nie. Dobra, otwórz. Tak, próbne. No nie wąchaj. Dobra, czuć to. Dobra, daj. Keczup? Nie. Jakieś takie pikantne leczo? Nie. No coś pomidorowego to jest. Sos meksykański? A dobra. Tak? Salsa, więc sos meksykański może być. To ile punktów ktoś... Albo nie, poczekaj, jeszcze, ja jeszcze nie spróbowałam, więc nie mogę powiedzieć, że wygrałaś. A no właśnie. Ale spoko ci poszło, okej. Okay. Teraz to ja związałam Osi. Jak się pani czuje? Ja się powiem ci, że dziwnie mi jest z tym, że ktoś mi odebrał jeden z moich smysłów. Wiem coś o tym i teraz role się odwróciły. Czas na pierwszy produkt. Mhm. Jesteś gotowa? Czuję rybę. O nie, wcale, że nie. No dobra, proszę otworzyć usta. Ja się przestraszona. Wiem, jak to jest. Dobra, jest, zacznę łagodnie. Dobra, obiecuję. Open your mouth! Okej, przepraszam. Dobra. Ty byłaś normalna, ja też będę normalna. No. Dobra, jedziemy. Dobra. Jeszcze raz. Dobra! Dobra, jeszcze raz. To jest ta fajniejsza część. Dobra, open your mouth! No. Au! Ja dobra, nie śmiechu. Awokado! Jest! 1-0. Produkt numer 2. Proszę otworzyć. Nie, nie wiem, czy ja się tego boję. Ktoś mi wsadza coś do buzi. Jak to zabrzmiało? Nie wiem, co gorzej, czy ty się boisz, czy że ja się nie boję. Okej. Dobra. Ja zaraz umrę, przysięgam. Pachnie jak ryba. I co? Poważnie, co pachnie jak ryba? Ale nie, poczekaj, wiem, że to nie jest ryba. Chcesz jeszcze kawałek? Nie. Wiem, że to jest jakieś warzywo. Może tak, to jest, tak, to jesteś jest blisko. Jakaś marchewka wędzona, nie. Czy gotowana. Ale pachnie wędzoną rybą. A, to jeszcze jeden, tak? No. Dobra, to taki malutki. Ale to jest dobre warzywo, moje ulubione. Ładnie? Naprawdę. I to nie jest marchewka? No jest gotowane. Gotowane. Niewędzone. Dobra, nie wiem. Powiedzieć? No. Buraczek. Burak? Burak. No, burak? Buraczek. Teraz trzeci produkt. Jakaś ciekawa odmiana tych buraków. Poczekaj na to, co cię. Jesteś gotowa? Dobra. Widzisz, coś pokroiła się. Dobra, otworzymy sobie szeroko. Szeroko? Tak. Jeszcze. Oko?
Ja się nie nadaję do tego, ja nie mam coś mi. To są pierogi. Tak, a z czym? Z kopustą. Tak, zgadła. To Osi z trzech produktów na razie odgadła dwa. A teraz produkt numer trzy. Ale ten burek był dziwny. Otwórz. Szeroko, czy... Przepraszam, coś mi wpadło. Szeroko. O, taki. Dobra, dawaj. A, ale jest ryba. Nie! Nie? To nie jest ryba? Nie, ale blisko. To nie jest ryba? Nie! Ale blisko. To co to? Nie jest ryba? Ja płaczę! To są jakieś owoce morza. Tak. O, ja się popłakałam. Znam ten smak. Co to może być? No. Nie mów mi. Ostryga? Nie, skąd miałeś ostrygi? Nie. Gdzieś mogłabyś kupić, no w sumie nieważne. dobra, jeszcze raz. Jedno jeszcze? No, jeszcze jedno. Wiem! Czy jest coś, czy jest małże? Czy jak one się nazywają? To jest konik morski. What? Żartowałam! To jest małża. Oh my goodness, konik morski! Ale dobra jesteś, powiem ci szacun, ja bym nie odgadła. Thanks bro. Szacuneczek. Ready? Mm-hmm. Next one. Mm-hmm. Otwieramy. Szeroko? Troszkę, no. Ale to akurat jest miłe. Mamba? Tak, teraz kolejny produkt. I teraz tak, teraz jest specjalna instrukcja, ponieważ to jest coś, co musisz ugryźć. Otworzymy. Nie zaraz mam to ugryźć? Tak. No, nie bój się. Jak mam się nie bać? No nie bój się. Teraz? No, mocno. O, otwórz. O, poczekaj. Poczekaj. Spokojnie. O, i teraz. Hałwa, nie lubię hałwy. Kurczę, za dobra jest ta dziewczyna. Następna rzecz. Proszę otworzyć. Łyżeczkę, proszę. Nie, za mało. Proszę wszystko. Okej, to jest słodkie. Tak, to jest słodkie. Jest jak te wszystkie... To jest takie mleczko dla dzieci, Jezu, słodkie, tak, mleko. Zagęszczone mleko słodzone. Jezu, smak mojego dzieciństwa, a ta kobieta tego nie lubi. Nie lubię, ale za to lubię czekolady. O, nie ma tam czekolady? No to ostatni produkt, na razie Osi nie zgadza tylko jednego. A mianowicie, i to jest produkt, który również należy ugryźć. No, otwieramy. Trzeba ugryźć? Otwórz. Jeszcze. O, i teraz. Oh my god, it's sweet! Of course! Yeah! Love it? No to kto był lepszy? Ty byłaś lepsza, wygrałaś o jeden punkt. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Nam się podobało nagrywanie tego odcinka. Na maksa, ja się popłakałam ze śmiechu. To jest najlepsza terapia na świecie. No, znaczy ja się popłakałam, ale nie wiem czy ze śmiechu. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i dać jakiegoś lajka. Zapraszam was też na kanał Gosi. House of Makeup. Zapraszamy. I możecie jej zostawić jakiś komentarz i lajka. Czekamy. Słuchajcie, ja niestety nie mam tylko jednego atrybutu. Nie przyniosłam dla królowej korony, a jednak wygrała. Ale może w następnym odcinku coś przyniosę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki!